Cześć. Dzisiaj chciałem zrobić mały unboxing i taką wstępną recenzję kilku akcesoriów, które mają mi pomóc przede wszystkim w tym, żeby zmieniać pozycję w trakcie pracy. Jako programista dużo siedzę przy komputerze, więc chciałem zadbać o swój kręgosłup i o swoje zdrowie i zmieniać pozycję ciała w trakcie pracy, móc pracować w różnych miejscach, na przykład na kanapie, czy w łóżku, czy gdzieś na dworze, może nawet na stojąco, zobaczymy też przy tym biurku. Więc zainwestowałem w trzy akcesoria, które chciałem przetestować dzisiaj. Dzisiaj będzie bardziej unboxing tych akcesoriów, czy taki podstawek pod laptopa, również jedno będzie z nóżkami. Myślę, że kolejny odcinek nagram, gdzie już jakąś recenzję dam po tym, jak będę wiedział, które się i jak sprawdziły. Pokażę Wam tylko raz, dwa, co będziemy dzisiaj oglądać. Pierwszy to jest Crux Laptop Stand. Taka siateczka sama, jak widzicie, ona nie ma nawet wiatraków, ponieważ tutaj moim głównym celem nie było chłodzenie laptopa, poprawia chłodzenia, tylko przede wszystkim to, żeby było wygodnie i żeby móc w różnych pozycjach, w różnych miejscach pracować i żebyśmy całą rodziną mogli też z tego korzystać. Jedna opcja jest taka z nóżkami. Podobno nóżki są aluminiowe już w tej wersji. Podobno też naprawili śrubki. Zaraz się przekonamy, ponieważ jakieś śrubki tam wystawały i rysowały biurko podobno w jednej pozycji. Zaraz przekonamy się, czy rzeczywiście to zostało poprawione. Ta wersja jest droższa od innych, które można znaleźć w innych sklepach, ponieważ podobno jest z aluminium cała. Zaraz się o tym przekonamy. Natomiast nie ma tutaj żadnych niestety dziurek chłodzących, jak widzicie. Więc tak naprawdę nie ma tu ani wentylatora, ani dziurek chłodzących, więc zobaczymy, czy... No ale na biurku też nie mam dziurek chłodzących, ani wentylatora, więc nie miałem do tej pory problemów z przegrzewaniem się, więc myślę, że to nie będzie problem. No i jeszcze ostatnia rzecz, to jest Cooler Master, chłodząca Notepad U2+. Ta ma wentylatory, miałem wersję czarną akurat, ma też podobno ten plus, że można laptopa w nią schować, się bez problemu mieści w torbie, więc może być najprostsza w przenoszeniu, ponieważ nie będzie zabierała dużo miejsca, więc myślę, że z tą prawdopodobnie się najbardziej polubimy, ale to jest tylko wyłącznie moje przypuszczenie na początek. Więc tak, dzisiaj sobie zrobimy unboxing i zobaczymy, jak to się w całości prezentuje na żywo. Dobra, no to przechodzimy do otwierania. Ok, pudło wielkie, jak widzicie. Przyszło tego trochę, bo to trzy rzeczy na raz. Jak zwykle z X.comu od razu mówię, że nie jest sponsorowany w żaden sposób ten filmik, ale jako że lubię X.com od lat, kupuję tam zawsze jakoś, mam największe zaufanie, że będzie najszybciej i nie będzie problemów ze zwrotami, co jest cholernie ważne. A nie we wszystkich sklepach jest tak łatwo o zwrot towaru, jak w X.comie. W X.comie zawsze to jest totalnie bezproblemowe, więc pozwalam sobie reklamować ich całkowicie bezpłatnie i bezinteresownie, ponieważ po prostu lubię ten sklep. Tak jak mówię, też kupiłem sobie te podkładki za własne pieniądze, więc pewnie też prawdopodobnie jedną z nich zwrócę, prawdopodobnie dwie nam się przydadzą, tylko myślę, że aż trzy nie będą nam potrzebne. Natomiast zobaczymy w praktyce, jak to się sprawdzi. Pudło solidne, porządne od X.comu, wielkie, wypchane, porządnie zabezpieczone te foliami. Dobra, może wyjmę je najpierw wszystkie. Za chwilę zaczniemy oglądać pakowania. A tego się pozbędę, żeby mi to nie przeszkadzało. Dobra, ok, no to dobra, niech będzie w tej kolejności. A tu mamy, o, widzicie? U2 Notepad Plus. No tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o opakowanie. Nie wiem, czy Was opakowanie interesuje, no ale opakowanie wygląda solidnie. Jakbyście chcieli na prezent, to no tak porównując z tymi dwoma, to opakowanie wygląda na pewno najlepiej. Jeżeli chodzi o prezent, tak na pierwszy rzut oka. Jeżeli zawartość równie będzie prestiżowo wyglądać tak premium, no to prawdopodobnie to będzie najlepszej jakości rzeczywiście. O, tylko dostałem nie to, co zamówiłem. Miało być z materiałową, a dostałem z gumową. No to już X.com będziemy musieli się skontaktować. No nic, trudno. Zobaczymy, co jest w środku. Może się zdziwię, ale na zdjęciach, jak sami zresztą pokażę Wam. Na zdjęciach miało być... O, czyżbym niechcący zamówił nie to, co chciałem? Czy. Możliwe, że to mój błąd. W takim razie przepraszam. Bo miała być ta.
Kurde, czyżbym dał ciała i niechcący kliknął nie to, co chciałem. Niestety jest to prawdopodobne. No nic, trudno. Zobaczymy tom. Może będzie ok, może nie będziemy wymieniać. Ale wygląda na to, że chyba ja się pomyliłem jednak. Gdzie to? Myszka mi zniknęła. Dobra, przechodzimy z powrotem na unboxing. No dobra, no tak czy siak wracając. Jeszcze tutaj możecie sobie obejrzeć to opakowanie z tej strony. Wygląda to opakowanie na pewno najlepiej ze wszystkich trzech. Może pokażę najpierw opakowania. Tu jest Crux z kolei. To opakowanie też wygląda całkiem solidnie. Troszkę gorzej może niż tamto, ale też nie można powiedzieć, że to jest jakieś kiepskie jakości opakowanie. Jest trochę droga po prostu. No ale to pierdolę. Dobra. Wszystko. To są polskie napisy. Dalej czego, jakby kogoś to interesowało. Zgodnie instrukcja też będzie polska. Tutaj polskiego języka nie uświadczycie, jeżeli komuś na tym zależy. Dobra, i jeszcze trzecie, ostatnie. To jest Atlas. To opakowanie jest trochę pouszkadzane i niestety tu, no nie wiem, może to jest oryginalna naklejka, ale mam wątpliwości, że ta naklejka jest oryginalna. Ale no zobaczymy w środku, czy gdzieś widziałem w komentarzu, ktoś napisał, że dostał używane i to pudełko rzeczywiście wygląda trochę jakby było najbardziej sfatygowane. Więc mam nadzieję, że coś tam lata w środku. Nie wiem, czy słyszycie. Może to pierdoła. Dobra, nie oceniajmy po pudełku. Zmieniajmy podkładki po pudełku. Dobra. Od razu mówię, że te filmiki są totalnie nieprofesjonalne. Robię to tylko i wyłącznie dla własnej przyjemności i ochoty nauki, więc nie spodziewajcie się żadnych animacji i super efektów. Dobra, to przynudzam, więc zabieram się za opakowanie. Niech będzie może od... A może jak już ta leży, to niech będzie ta. Dobra. Bierzemy się za Atlasa. To mnie interesuje, czy rzeczywiście w całości jest metalowy. To mnie w sumie najbardziej interesuje. Nic nie ma, dobra. To jest zabezpieczona folią bąbelkową. Aluminium to tak tanio wygląda, szczerze mówiąc, trochę. Spodziewałem się czegoś lepszej jakości. No te boczne nóżki faktycznie są aluminiowe. Tu jest plastik, te części są plastikowe. To tutaj, natomiast tu jest faktycznie aluminium. Czuć, że jest zimne. Więc to faktycznie jest aluminium. Już nie mam magnesa przy sobie, dobrze. Są też jakieś tutaj takie zakładki, które mają zapobiegać zsuwaniu się laptopa. No dobra, no to pierwsze co zrobimy, może tą wam tutaj trochę w dół, to przetestujemy, czy to jest tak trudne jak mówią. Dobra, robimy sobie na początek, może niech będzie na 30, żeby było równo. Też na 30. Nie jest trudne, od razu mówię, że nie wiem czemu niektórzy mieli takie problemy z tym. Dobra, i teraz sobie można to właściwie chyba na raz już spróbować. Pewnie kwestia wprawy, ale... No dobra, to może nie bardzo, ale jednak tutaj to osobno. Sprawdźmy, niech również będzie na jakieś tam 60. Tu naciskacie w razie czego na to i się przesuwa. Miałem zrobić na 60, jest chyba na 60, nie jest na 60. No trzeba trochę zabawy w tym jest faktycznie. Dobra, teraz równo. Ok, no i to powinno być najprostsze. Będzie w tą raczej. No to jakiś plastiku z tego wyleciało. Dobra. Teraz zobaczymy, czy się uda to jednym ruchem. O, tu już się udało. Dobra. O, mam ciała i wam nie przeniosłem żadnego laptopa, którego był postawić, więc już lecę po laptopa, a spauzuję na chwilę. Zobaczcie.
tutaj w zamian jednego laptopa przyniosłem dwa, więc najpierw zobaczymy sobie na takim malutkim, ale to jest chyba jakaś 13 HP Envy. Ojejku, ile tu miejsca jeszcze jest, normalnie myszkę można było postawić obok. Możecie zobaczyć, ile to miejsca zajmuje z 14. Właściwie tutaj jest praktycznie do krawędzi, nie do końca, a tutaj jeszcze właściwie myszka, chyba trochę za mało miejsca na myszkę, ale nie małe. O, na myszkę trochę za mało miejsca. Więc raczej o myszce zapomnijcie tutaj z boku. Natomiast jak widzicie, w pozycji stojącej właściwie można było normalnie. Tak. No, to nawet nie jest przecież wyciągnięta wysoko ta podkładka, więc ona jest nisko w tej chwili. Natomiast jeżeli chodzi o wysokość jej, teraz żeby zobaczyć, znaczy na szerokość właściwie, na biodra moje, jestem wysoki, mam 1,80 m. No tak w biodrach już, chyba 90 właściwie, 1,89 m. I tak nie jestem gruby, a w biodrach czuję, że jest tak na styk. Więc jeżeli jesteście duzi, ale mieszczę się. Jak widzicie, właściwie na fotelu nawet się w miarę te nogi zmieściły. W miarę stabilnie. No nie, stabilnie to bym tego nie nazwał. Więc na fotelu raczej trzeba zapomnieć, ale przecież nie kupuje się tego raczej do pracy na fotelu, tylko na łóżku czy na kanapie. Nie wiem, czy mnie teraz w ogóle słyszycie. No dobra, ale to ta szerokość samych bioder jest w porządku. Bym to trochę podwyższył, ale tutaj tak się nie opiera jakoś dobrze, więc myślę, że to oleje. Miałem zobaczyć jeszcze drugiego laptopa, więc spróbujmy z drugim laptopem, dużo większym. To jest stary laptop, akurat nawet dobrze się składa, bo jest ciężki. Waży chyba z 2,5 kg. I to jest 15, taka trochę większa 15, bo jeszcze z takich starych 15. O, ten laptop już się prawie, że jak widzicie, zsuwa, bo on już wystaje, ma tutaj wysoki ten. Jak tamten, ten mały rzeczywiście bez problemu tutaj się opierał o to, to tutaj przy tym dla bezpieczeństwa już myślę, że trzeba rzeczywiście dołożyć te podkładki. I zobaczymy, jak się z tymi podkładkami to sprawdzi. Chociaż no, jak widzicie, to się nie ślizga w ogóle. To jest stabilne, jak dla mnie, to jest naprawdę. No, ugina się przy pisaniu, no jak widzicie, ugina się, ale to zaraz zobaczymy, czy będzie mi to przeszkadzać przy pisaniu. Spróbuję sobie coś popisać trochę na tym. To chyba w tą. Z boku się nasuwa w razie czego, jakbyście się zastanawiali. Od góry tego nie nałożycie raczej. Dobra. I sobie to odsuwamy. No, opiera się teraz już bardzo stabilnie. Ło! Ale wielkie. Dobra, i zobaczymy. Test pisania na klawiaturze. Całkiem nieźle mi się pisze na tej klawiaturze z podstawką. No, chwieje się trochę, ale jest naprawdę, to jest nie przeszkadzające. Nie? Nawet można. O, właśnie, tu jest jeszcze pomrysty. Oparłem sobie teraz dłonie i powiem Wam szczerze, że spokojnie czuję, że mogę na tym się oprzeć niemalże. No, może nie tak, żebym ciałem się oparł, ale dłońmi mogę się bez problemu oprzeć. To bym chyba sobie trochę pochył zmniejszył. No, teraz jak to z laptopem, może nie będę ryzykował. Więc może to zrobię tak, że przechylę trochę tak. O. I zobaczmy. O, tak jest jeszcze wygodniej. Nie, powiem Wam, że jestem miło zaskoczony teraz tym ustrojstwem. Nie wygląda może to jakoś przepięknie, ale nie wygląda też brzydko. Jest to estetycznie wykonane i aluminiowe faktycznie. Ten plastik no nie jest jakiejś wysokiej jakości, ale też nie jest jakiejś badziwnej jakości. No jak za stówę, naprawdę. Chyba ją zostawię. Jeszcze potestuję na łóżku, nie? I może Wam dam znać, ale na tą chwilę jestem miło zaskoczony, naprawdę. Jeszcze zobaczę jakieś inne pozycje. Inne pozycje, podkładki. I te śrubki faktycznie zniknęły, może Wam pokażę tutaj bliżej. Faktycznie tutaj były śrubki pokazywali czasami. Tutaj nie ma tych śrubek, widzicie? Tu już spokojnie zostały schowane. Także nie, nic tutaj nie będzie Wam obcierać blatu. Więc zobaczmy tutaj tą pozycję taką najniższą.
niższą może. Dobra. Teraz no to składanie nie jest jakieś, te przyciski się trochę blokują. To nie jest jakieś takie najwygodniejsze na świecie. A i też faktycznie nie, jak to złożę, to nie mam teraz dostępu do tego, więc muszę to rozłożyć, żeby dopiero do tamtego się dostać. Więc najpierw trzeba tu z... O właśnie. Zróbmy tak trochę. Lekki pokój. I dopiero teraz mogę tutaj dać na zero. A nie, to nie ten chciałem. Dobra. Nie jest to trudne, zapewne to jest kwestia przyzwyczajenia po prostu, ale, ale no nie jest to też tak, że już od razu mówię, że jakbyście chcieli sobie to zmieniać, coś mnie to będzie was to irytowało pewnie. Takim malutkim laptopiku, czy to właśnie, zobaczę, czy też jak się na tym pisze w sumie bez tych podkładek, czy to nie będzie sobie irytowało, że... No tak, trochę mi tu wystaje już. Od razu mówię, że przy cienkim bardzo laptopie małym to wystaje już nawet trochę za bardzo. Przy tamtym było za mało, przy tym jest za dużo, nie? Bo trochę czuję to pod rękoma, nie? Więc może sobie HyperX-a tutaj położę. No teraz mam troszkę chyba za wysoko z kolei. No, z chwiejnością jakiegoś dużego problemu nie ma, natomiast no to jak widzicie, to się koleboczy trochę, ale, ale wydaje mi się, że przy pracy nie będzie przeszkadzające. Chyba jednak wolę bez tego. Generalnie myślę, że przede wszystkim przy takim małym laptopie to chyba w ogóle nie potrzebuję jakoś specjalnie takim. No, myślę, że to raczej przy większym laptopie się przyda. Przy takim małym to chyba jest trochę za duże i za bardzo wystaje i tak czuję taki lekki dyskomfort. Zobaczę przy tym większym. Natomiast do oglądania telewizji albo do używania tableta w sumie, zobaczmy. W formie tabletowej. No tak, tylko właśnie dostawanie się do tego, żeby to tu przekręcać, już widzę, że będzie mordęgą. No. Za każdym razem to przekręcać. A tak, tak niezbyt mi się to było. O, i samo się złożyło? Widzę, że nie zapakowałem chyba. A, pewnie po prostu nie zablokowałem w odpowiedniej pozycji. Bo to musi być kliknąć, żeby zablokować. Widzę, że nie kliknęło wtedy. Jest teraz dobrze, równo, po obu stronach. Tak, wydaje się, że tak. No dobra, no i tak, tak, telewizorek mamy teraz, nie? To jest też całkiem fajne, jak ktoś chciał rysować, na przykład może trochę przesadziłem z podpułem. Dlatego raczej się nie dostaniecie do tego przycisku, niestety. Kurde, no to mogliby jakoś przemyśleć, rozwiązać. No może to do góry zawsze dać, nie? Dobra, już zaczynam wam pewnie przynudzać. O, ale da się, jak widzicie, to na raz obsługiwać. Więc o, takiej postaci tablet. O, można to w sumie zostawić. Takie jakbyście piórko tu mieli, jak nie mam do tego, jakbym piórko tu miał i chciał porysować sobie na tym tablecie. Chcę zobaczyć. No tak, to jest fajne. Ja myślę, że o, mojej córce się to spodoba, bo ona akurat ma zapędy artystyczne takie. Rysowanie na tablecie też ją kręci. Tak, to jest fajne do rysowania, no. Podoba mi się jako podstawka taka. I pewnie można sobie na wyższej wysokości jeszcze wziąć. Generalnie nie, raczej mam pozytywne odczucia. No nie jest to jakiś tak bez wad, że tak powiem, totalnie, ale, ale moje odczucia są jak najbardziej pozytywne w tej chwili. O, a zobaczymy w ten sposób jeszcze. Zrobimy z tego takiego... Nie, to jest fajne. Powiem wam, że ja już to polubiłem w zasadzie. Tu na 60, tu na 120, 130 chyba. Tu na 60, tu na 30. Nie, coś nie tak. Chyba nie. A, bo tu na odwrót. Nie, ja. Coś nie tak, ale sam nie wiem co. No ma, chyba jest tak samo, ale
jest 60. To jest 60, to jest... A, bo to nie jest 30, tylko to jest 100. Chyba jakieś mniej więcej układ. A, dobra. Ok. No i teraz sobie patrzymy. O, tu ostrożnie już trzeba w tym... Z takim tabletem to już lepiej tego użyć. Żeby tutaj było jakieś oparcie dodatkowe. Nawet jedno. No i pewnie mi to złożył trochę. No i można w takiej pozycji nawet pewnie stojącej też tego użyć do rysowania. Pewnie mi to jeszcze sobie podwyższył. I można to w sumie, jak widzicie, dwoma rękoma na raz. O, te przyciski się czasami wychują. Tu się tak miałem. Jakby zablokował ten przycisk. No, nie jest bez was. No. Powiem wam szczerze, że nie jest źle, ale też nie jest genialnie. Laptopem teraz to robić, to chyba nie był najlepszy pomysł. Trochę ryzykuję. To jeszcze żony laptop to udusi, jak mu szkodzę. O! I teraz, o! Widzicie? Jest całkiem? Tak, to jest super pozycja. O, ja mogę sobie tu rysować normalnie, no. Ty, do tabletu jest super, no. Ja powiem szczerze, że jak ktoś by do tego celu tego szukał, to już wydaje mi się, że można śmiało polecić. Dobra, to pisanie tak w tym takim małym klawiaturze. O, tak jest wygodniej niż na tym, niż na... Dobra, ja to sobie zatrzymam, podoba mi się. Ja coś czuję, że będę z tego korzystał. Chyba najbardziej mi się ze wszystkich tych rzeczy przyda. I taka jeszcze jedna rzecz, że jak się oprze ręce, jest stabilnie, nie? Bo jak się nie opiera rąk, to tak to jest takie chore, bo bardziej się trochę kolobocze. Jak się oprze ręce... No dobra, okej, okay, przynudzam już wam, ale jak widzicie, chciałem porządnie to przetestować. Jeszcze nie przetestowałem tego na łóżku, ale no wydaje mi się, że... O, tu mi się porządnie oparło teraz, o, jakoś tak mi się trafiło, że porządnie się oparło, więc spróbuję to przetestować wam od razu w takiej postaci łóżkowej. Trochę, ale trochę za wąski mam ten fotel. No bo musiałem to dostosować. No nic, dobra, nie chcę się już tym dłużej bawić, natomiast ja na pewno tę podstawkę sobie będę testował jeszcze i podzielę się, myślę, jakąś opinią po jakimś trochę dłuższym czasie. Na razie jestem miło nią zaskoczony. Myślałem, że będzie gorzej, a jest całkiem nieźle. Fajnie, że w tym jednym miejscu pomyśleli, że była dziurka. A jak widzicie, to jest na prześwit, więc można ten przycisk tutaj nacisnąć i może ma się do dwóch, nie ma się tego dostępu do tego jednego. Ale to i tak dobre, że ma się do tych dwóch dostęp. To zawsze jest wygodniej trochę. No jak widzicie, trochę mi to zajęło, ale już czuję, że to opanowałem, nie? Już mi to idzie całkiem nieźle, to przeklikiwanie się przez to. To zmiany ustawień. Dobra, pierwsza podstawka to była Silentium PC Stolik Atlas NT. No, na razie jestem miło zaskoczony. Jakość wykonania w sumie nie jest złej jakości ten aluminium. No, nie wygląda jakoś premium, ale nie wygląda też jakoś tam na coś, co wstyd położyć na biurku, nie? Więc nie wiem, czy będziecie widzieć coś tutaj. No tak na wideo to wygląda chyba nawet całkiem elegancko. No myślę, że z daleka się tak nie będzie przyglądał jakimś takim delikatnym, bardzo niedoróbkom, to myślę, że to można nazwać nawet eleganckim ustrojstwem. Dobra, odkładamy pierwszą podstawkę, bo ten filmik będzie trwał wieczność, jak tak dalej pójdzie. Jakiś plastik mi tu powyleciał. Dobra, bierzemy się teraz za Kruxa. Tutaj w ogóle nie ma. A, jeszcze jedna rzecz, że ten stent, ten przed chwilą zapatrzyłem, ten Silentium, wyglądał na nowy. Nie widziałem tam żadnych czegoś, co by mnie niepokoiło, że był używany czy coś. Wyglądało elegancko, nie widziałem żadnych odrapań. Dobra. Krux idzie teraz. No. Rzucam, żeby nie pogubić, które było od czego. Jakościowo
No to wygląda podobnie do tego Silentium. Tutaj niedopasowane, dobre, nietrafione trochę te, ale to jest pierdoła. No. Fajnie, że są w sumie w ogóle, ale no nie jest to też produkt premium. No. To taki też wygląda na coś takiego trochę tańszego. Tutaj macie coś takiego, że możecie to rozkładać sobie w różnych tych kątach nachylenia. I to jest generalnie na biurko, ale głównie też na kolana. Nie? I tutaj od razu mogę przetestować sobie na tym wygodnie, bo tu nie będzie tego problemu. Że będzie mi spadać pomiędzy biodrami w boki krzesła. Ok. I od razu chciałem przetestować to i od razu mówię, że pewnie będzie mi to bardzo przeszkadzać przy takim małym laptopie. Bo no i też już minus pierwszy. To powinno być po bokach, tam było to lepiej rozwiązane. Tutaj jest po środku bardziej, jak zobaczycie. I już przy takim małym laptopie już widzę, że z tym jest problem, bo jak widzicie to opiera się środek tylko na tym i to mi się na boki kole bocze, nie? To powinno być tutaj i tutaj bardziej moim zdaniem, albo jakoś rozsuwane, nie? Natomiast no cóż, zobaczmy, to jest taki w pionie za dużym, myślę, o tak myślę, że będzie dobrze. No, nie, pod ręce mi to nie przeszkadza, od razu mówię, ta wystająca blacha mi nie przeszkadza pod ręce, bo ona jest jednak po środku, no to jest plus tego, że jest po środku z drugiej strony, ale ona dosyć mocno wystaje, to pewnie ma ten plus, że do większych laptopów grubych też będzie pasować, natomiast przy takim małym, wąskim, no czekajcie, sobie tak wezmę, żeby miał wygodniej, przy takim małym laptopiku, nie za szerokim, mi to się jakieś kurde tu kolebie. Nie. Tej chyba nie zostawię sobie jakoś tak. Ona źle leży generalnie. Tak jakby to było powyginane, wiecie? Ta blacha jest powyginana, ta blacha jest tu wygięta, nie? Kurde. Tam. Spójrzcie. Ta blacha tutaj, nie wiem czy to zobaczycie jakoś, ale ona tutaj się wygina, nie? I na tym ten laptop leży i on jest za lekki, żeby to wcisnąć, więc on się na tym kolebie, dlatego mi się to kolebie na boki, bo on po prostu tutaj, o jak docisnąłem, jest lepiej, ale musiałem tak mocno docisnąć, nie? Jak podniosę to się w gimie, o trzeba tak, takie jakby zamontowanie, tak, gotowe i piszemy, nie? To teraz się już nie kolebie faktycznie, jak się tak dociśnie, no ale tak za każdym razem to dociskać, to chyba trochę wada jednak konstrukcyjna, nie? Teraz testowe pisanie na klawiaturze podczas używania podstawki Crux przez X. No nie jest źle. No. Nie przeszkadza mi w ogóle to, co jest najważniejsze. Pochył jest ok. Mam bardziej na wysokości oczu teraz laptopa, więc to jest też fajne. Mogę jeszcze sobie go podwyższyć, no ale teraz będzie mi się niewygodnie pisało. Ale jak sobie wejdę tu na nogi, tak żeby się oprzeć tutaj wygodnie na fotelu, sobie zablokuję ten fotel, żeby miał jeszcze wygodniej. No i co jest dobre, jak już przycisnąłem to mocniej, jak już to docisnąłem tak, żeby to rzeczywiście było, dolegało, to nie ma tego problemu, że to odbija, nie? Jak puszczę to odbija, ale póki leży ten laptop na tym, jak to docisnę, to nie odbija i już się nie kolebocze, więc no myślę, że jest to do przeżycia, no. Podkładki na kolanach też nie jest źle, da się pisać i nawet wygodnie. Ok. No dobra, nie, też na razie myślę, że nie jest tak, że od razu mówię nie. Ja ją potestuję, pokażę żonie, pokażę córce. Zobaczymy, czy będziemy z tego korzystać i która nam najbardziej przypadnie do gustu. No tutaj już nie ma A. Ja pokażę przy większym jeszcze laptopie. To jest w sumie dużo ważniejsze. A, jeszcze nie pokazałem szerokości, nie? To może jeszcze, jak to jesteśmy przy tym. No to przy takiej 14, to chyba nawet nie cała 14, 13 HP Envy. To tak się mieści, no tak w sam raz. Jest trochę po bokach, ale nie za dużo. Natomiast myślę, że przy takiej 14 pełnej będzie tak ok. Przy takiej dużej 15 też jest ok. No, chociaż nie, on mi spadnie tu.
Zsuwa się. No nie. No nie. No dobra, jak macie grubego, starego laptopa, jak ten tutaj, mój poprzedni laptop. No może być, może wam zjeżdżać, nie? Przynajmniej przy tej takiej, no to nie jest, to jest najbardziej pionowa wersja, dobra, no to przy takiej najbardziej pionowej wersji faktycznie ma prawo pewnie. Dobra, jak już trochę pochyliłem. No tutaj od razu nie ma problemu z naciskaniem, bo on jest na tyle ciężki. A nie, też trzeba ręcznie docisnąć. Dobra, też trzeba ręcznie docisnąć. A jak się dociśnie, to już się nie kolebocze, ale ja mam wrażenie, że on się bardziej kolebocze od tego ustrojstwa, nie? To jest dziwne, nie powinno chyba tak być. Spodziewałbym się, że tamto będzie się bardziej kolebotać, a mam wrażenie, że na tym się bardziej kolebocze. Tak szczerze mówiąc. No może bardziej to nie, ale tak zbliżone jest to kolebotanie. Ale to nie jest jakieś takie faktycznie, żeby jakoś dyskwalifikowało ten sprzęt. A nie, podkładki. Napisanie. No, może być. Nie, te się nie dyskwalifikuje, ale już tego laptopa nie używam, więc to, że ona tutaj wyskakuje, to mi nie będzie raczej przeszkadzać z moim nowym laptopem, bo on jest dużo cieńszy. Natomiast jeżeli wy, tak jak mówię, macie starszego laptopa, no to trzeba na to zwrócić uwagę, że on może wam, kurde, niestety się zsuwać na zero. Jak się postawi, no to już tego problemu nie będzie. Dobra, przestaję się bawić, sorry. Jak widzicie, tutaj nie jest to zupełnie tak, że to jest na płasko, to jest trochę wyżej, więc ten laptop od razu się wyżej też robi z tej strony, co może być trochę niewygodne, więc ja sobie pozwolę tutaj wziąć HyperX podkładkę, którą swoją drogą też bardzo polecam, chociaż ten materiał tak się tutaj trochę ale wygląda to elegancko, ładnie, jest milutki. Ale dobra, to nie miała być reklama teraz HyperX-a, ale testowałem kilka i to jest fajna. Płasko. Jest okej. No, naprawdę. Szczególnie z tym HyperX-em. Teraz to się wygodniej zrobiło. Nawet dwa HyperX-y pewnie by były jeszcze bardziej wskazane. To już w ogóle mówią na tej samej. Nie, już jest za wysoko. Dobra. Zresztą, kto by tak robił? Kto ma dwa HyperX-y, będzie kupował specjalnie dla podkładki. Szczególnie, że chyba te HyperX-y więcej kosztowały niż ta podkładka. Dobra. Powanie. Jest okej, ale chyba wolę tamtą. Tylko, że no tamtej na płasko tak nie będzie się pisać. Ale właściwie w takiej pozycji to ja w ogóle tego nie potrzebuję, nie? Bo to w zasadzie wolę sobie tak pisać po prostu, nie? I mam najwygodniej i najstabilniej. Natomiast w sumie zobaczę, jak to będzie na kolanach to się sprawować w tej pozycji. No tutaj jest za płasko, rzeczywiście na kolana, więc na kolana już jednak sobie podwyższę, żeby mieć wygodniej. Tak trochę chociaż. To jest chyba ostatni stopień. Dobra. Dobra, jest stabilnie. Na kolanach jest szerokość taka, ja jestem duży, a jest ok. Troszkę mogła być szersza, ale na kolanach jakby nie uwiera mnie, nie. A to jest właśnie jedna z rzeczy, bo to siatka też jest od spodu, nie? Jak widzicie, więc jakby było gorące czy coś, to powinno być przewiewne, natomiast no zobaczymy jakimś latem czy coś, czy to nie będzie się kleić trochę. No teraz tego, no jest lato w sumie, ale jest chłodno dzisiaj. No dobra, myślę, że nie będę was dłużej zanudzał tą podkładką i przejdę do kolejnej. Natomiast tą chwilę na pewno bym jej nie odrzucił tak zupełnie, chociaż mam pewne wątpliwości co do niej, tak jak mówiłem, ona tak, widzicie sami, ona się tutaj się bardziej, ona się tak wygina jakby, nie? Jakby tak była trochę niedopasowana, nie do, nie wiem, jakby do tej pozycji się już dobrze składa. No nic, no wydaje się w porządku, no to jest super. Trudno. Dobra, zabieramy się za kolejną. Żeby nie walnować waszego cennego czasu, który i tak już, kurde, chyba trochę mocno nadwyrężam. Więc zabieramy się tym razem za Cooler Master Notepal U2 Plus. Dobra, ok.
Jak mówię, pudełko robi najlepsze wrażenie. Zobaczymy w środku. Ale leciutka! Ale leciutka! Ojeja, to nic nie waży. To chyba spory plus, muszę przyznać. A tu wetraczki są osobno. Przyklejone jakoś, tak? Dobra. Okej. A, właśnie, to są wiatraczki, więc jeszcze zrobimy. No nie mam niestety czym zmierzyć odgłosu, więc będę musiał subiektywnie tutaj Wam powiedzieć, czy na moje ucho to bardziej wyje niż mój wiatrak, bo mój wiatrak niestety w moim laptopie trochę wyje. A jak się już rozkręci, szczególnie teraz jak nagrywam wideo, to właśnie niestety, ale dobra, nie ten temat. Okej, na razie sobie walnę tak, by było. O, to od razu ważna informacja, nie da się tego wmocować w pionie, nie pasują te piny, więc tutaj tylko w poziomie da się chyba to w poziomie też się nie da. O, dobra, teraz się udało. Dobra, zahaczyły się. Okej. Tak, ktoś narzekał, że te śrubki podobno są kiepskiej jakości i że to potrafi coś tam odpadać, że to odpadło, że komuś chusteczkę wciągnęło. No nie wiem, ciężko to ocenić tak na pierwszy rzut oka. Wygląda solidnie raczej. No może ktoś miał pecha, powinien reklamować. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Generalnie jest, jak widzicie, taki zakrzywiony. Tutaj ma te nóżki i to się tak wpina w te. O, sprawdzę w ogóle, czy będzie pasować do tego Cooler Mastera. Znaczy do tego, przepraszam, Kruxa, też z ciekawości. O, to jakiś przycisk w ogóle. Tak to działa. Dobra. Dobra, to może i w pionie się da w takim razie. Skoro to tak działa. A w pionie też się da, patrzcie. Fajne. Tylko no, jak każdy ruchomy element, to może się wyrobić kiedyś, no ale... No cóż. No, jak się zamontowało, to się trzyma solidnie. To mogę Wam powiedzieć od razu. A, miało być z tym materiałem, a z gumą, która cała się brudzi, więc ja już widzę, że to chyba odeślę. I poproszę o tą z moim materiałem, którym chciałem, bo tamten materiał się dużo ładniejszy wydawał. A to już jest całe takie w białym jakimś nalocie i to wiele co wyjąłem z pudła. Nie wiem, czy to... Chociaż ten ma ten plus, że ma tą gumę taką na kabel, a tamten, co ja chciałem, nie miał tej gumy. Więc zobaczę, może trochę potestuję z jeden dzień, czy mi się to spodoba. Ale dobra, bierzemy się za rozkręcanie tego ustrojstwa i podłączymy sobie zaraz do tego, do laptopa. Jak widzicie, tu ma przejściówkę USB taką dwustronną. No jakościowo to wygląda na taki tani plastik, ale sama podstawka, o, to na pewno. Jakościowo ta podstawka, ten aluminium szczególnie, jest najlepszy, na pewno. To jest ładnie takie szczotkowane aluminium, ładnie wygląda jak lakierowane. Chyba może jest, nie wiem, nie znam się na tym totalnie, na metalurgii. No ale wygląda bardzo, bardzo, bardzo solidnie i ładnie. Najładniej na pewno ze wszystkich. No więc no i cena też jest adekwatna, bo tamte kosztowały chyba po 100 za Silentium ten stolik rozkładany. 69,99, więc 7 dych za Kruxa, tę siatkę. A to kosztowało chyba 130, nie? Więc no też adekwatna cena jest. Ale widać tą jakość, w sensie widać tą różnicę w cenie. A ktoś tu wspominał, że te piny wystają, nie? Więc no faktycznie możecie sobie spojrzeć, że one wystają, więc jak macie jakiegoś bardzo płaskiego laptopa albo akurat traficie, no musicie po prostu tak to rozstawić, żeby tam, gdzie nóżki macie, to nie wystawało i myślę, że nie będzie problemu. Ale no zobaczymy zaraz. Okej, no dobra. Podłączamy do laptopika. A, no i jeden minus, albo i nie, zobaczymy. Jest taki, że tutaj nie ma żadnej, nie ma co tutaj blokować zjeżdżania, nie? Więc tutaj nic nie będzie Wam blokować przed zjeżdżaniem, nie? Ale no, ona nie ma też regulacji wysokości, więc w sumie jest najdroższa, ma najmniej opcji, nie? Więc pod kątem funkcjonalności to na pewno jest najprostsze urządzenie, nie? Znaczy no, ma wiatraki za to. No i o, jaka ładna złota kokardka, ojejku, jak na prezent. No, testować, to już testuję wszystko, nie? Zdajemy samurze i to, no, pasuje. To jakby ktoś się pytał, to służy do tego, żeby właśnie włożyć to ustrojstwo do środka. Razem. O, to jest fajne. Ta guma jest od środka, a się przyjrzeć, tamto ma materiał od środka, czyli też jest zabezpieczone. Ale ta guma może lepiej zabezpieczać w sumie. No, może i ta guma będzie lepsza. No nic, no w każdym razie to jak się tak włoży, no tylko te wiatraki strasznie tutaj przeszkadzają, jak się tak zrobi.
To co, ja mam teraz wiatraków nie... Mam je wyjmować do tego, do transportu. No zobaczmy już, jak zaczęliśmy to, to skończmy. Dobra, nie będę tego chował, bo mi się nie chce. To w ogóle stoi, jakbyście się pytali, nie? Tylko, dlaczego o coś to opar, nie? W sensie nie stawiałbym tak tego po prostu, bo to chwiej nie stoi, ale stoi, nie? Można sobie nawet to jako taki stojak. No i do... A, no i tak, o, to, o, no, tylko to akurat tutaj odchodzi, nie? Odchodzi w tym miejscu, więc do noszenia... Stary laptop mogę ryzykować. Trzyma się. Nie, no myślę, że można z tym naprawdę iść w drogę sobie. O, lololo, jako fajna aktówka. Nowoczesna. No dobra, da radę. To jest duży laptop, pamiętajcie, jest bardzo duży laptop, więc no nawet mi się to podoba. Z wyglądu na pewno najbardziej. No dobra, czy mieści się razem z tymi wiatrakami. No dobra, i teraz zobaczmy, jak się podłączy to ustrojstwo i włączy tego laptopa. I zobaczymy, jak to będzie się sprawować po włączeniu. Wiatraki chodzą? Nie, nie chodzą. Co, trzeba je włączyć? Co to ma być? Zaraz spojrzę w instrukcji może. Proszę do innego portu. Mam jakiś przycisk. O, teraz się uruchomiło. Czyli dopiero... Ty, nie, one przez cały czas chodziły. One są tak ciche. I po prostu ich nie widziałem. Ja myślałem, że to są łopatki. Słuchajcie. Słychać, ale mój laptop to strasznie hałasuje. Teraz dopiero się dowiedziałem, że mój laptop tak hałasuje. To prawie w ogóle nie hałasuje. To jest fajne. Cisza jest. Dobra. Dobra, przetestujmy to, co dla mnie było najważniejsze. Nie chłodzenie było dla mnie najważniejsze. Tylko jak będzie się na tym pisać. Jak położyłem, to już bardziej słyszę. Tylko mój laptop tam przeszkadza przy nagrywaniu, bardziej hałasuje. No, rozkręciły się. Rozkręciły się, teraz bardziej hałasuje. No i tak są cichsze od mojego laptopa. Więc, znaczy nie tego, tylko tamtego, bo ten to miał ten duży plus, że ale jest gruby, dlatego ma jak się wietrzyć, że właśnie był cichy. Cichy był ten laptop zawsze. No dobra, tu jest całkiem wygodnie, ten pochył jest taki optymalny. No stabilność, jak łatwo się domyślać, jest największa, no bo to jest taka najprostsza. Ona nie ma tutaj właściwie na czym się chwiać, więc stabilność jest na pewno najlepsza, zdecydowanie najlepsza. To jest w ogóle bez, tak jakby właśnie na stole stało się w ogóle nie, na ekranie kolebocze, ale tutaj w ogóle nie czuję kolebotania pod palcami. No, fajna. Tam wiatrak hałasuje. Już nie ma wiatraka. Więc i w ogóle można go odpiąć i schować do szuflady, jeżeli nie macie problemu z chłodzeniem. Więc jeżeli będzie wam przeszkadzało to, że on hałasuje, no to po prostu nie musicie używać wiatraków. Tylko po co wtedy dawać 130 zł za podkładkę? No, bo jest fajna, ładna. Może po to. A nie widziałem takiej bez wiatraków. Więc no, może i warto. Zobaczę, może i te wiatraki się przydadzą. Czasami, jakbym, nie wiem, coś miał jakieś bardziej wymagające. No zobaczę z tym swoim laptopem, bo w sumie ten, na którym nagrywam, on rzeczywiście się grzeje. I jest cienki, dlatego się grzeje. I przez to też hałasuje, więc może z nim to pomoże. Zrobię test kolejny i się z wami podzielę opinią. Natomiast jeżeli chodzi o wygodę pisania, tak, to jest na pewno najlepsza. A zobaczymy na kolanach, bo jak widzicie, ona ma tutaj taką wąską, tą jedną tą deskę, taką korekę, nie wiem jak to nazwać. Więc miałem wątpliwości, czy na kolanach będzie z tym wygodnie.
Nie wybija mi się to w żaden sposób. No dobra, pisze się całkiem w porządku. Jest no na pewno bardziej mi się podoba niż ta siatkowa Kruxa, a jest droższa dwa razy prawie, więc trudno, żeby nie była lepsza. Ma wiatraki. Palców tam nie włożycie, bo jest ta siatka, więc dotykam teraz tych wiatraków i jest w porządku. No, wydaje mi się, że nie przeszkadza mi w ogóle na nogach. Jest lekka, to jest duży plus, naprawdę jest lekka, nawet z tymi wiatrakami jest lekka. Jest tutaj ta tasiemka, więc można sobie to wziąć jeszcze dodatkowo, przypiąć, żeby gdzieś zabrać, schować, ze sobą zabrać. I zobaczymy teraz z tym małym. Z tym małym to już w ogóle nic nie będzie ważyć. No, a zobaczcie sobie, jak to wystaje. Właściwie nie, no tak troszkę wystaje. Jest w porządku, to wielkościowo naprawdę jest bardzo w porządku. Jest, ja jestem miło zaskoczony i nawet się zastanawiam, czy z tą gumą może nie zostawię. Bo ten kabel można sobie tak trochę gdzieś zawinąć, pewnie dookoła tej gumy. Tak jak widzicie, można sobie ten kabelek trochę tutaj siup, żeby wam nie przeszkadzał za bardzo. No powiedzmy, że się udało tak nie do końca. Może od tej strony zawinę lepiej. O, tak będzie lepiej. Dobra. I teraz właściwie ten kabel mi nie wystaje nigdzie. Widzicie, mogłem sobie to tak zawinąć tutaj dookoła tego. No, w sumie to fajne jest. No dobra, tu mi trochę to wystaje, no, ale mam wolne łącze, więc akurat tam ręką nie sięgam jakoś specjalnie w to miejsce, więc to mi nie będzie przeszkadzać, no bo jak widzicie, dosyć mocno wystaje ta przejściówka USB, ona jest dosyć długa. Zsuwać, no trochę się zsuwa, ale jakoś się tak zablokuje w jakiejś pozycji. No akurat ten laptop ma tak, że on ma tutaj gumkę od spodu też tutaj tylko, więc ona akurat albo będzie na tej blasze, no to z tej blaszy się zsuwa, albo najedzie na tą gumę, no to już na tej gumie się blokuje. Teraz no fajnie. Wydaje mi się, że jest ok. No na pewno ta stabilność to jest największy plus. Zupełnie zero chwiejności. Tam ona mi nie przeszkadzała, żeby nie było, nie jakoś specjalnie, ale no w sumie podzielę się z wami po takim dłuższym użytkowaniu, bo może jednak zacznie mi przeszkadzać, jak już będę próbował tego używać normalnie do pracy. No dobra, to chyba kochani to wszystko. Jeszcze zobaczę na kolanach. Jest ok. Jest naprawdę ok. Jest wygodnie. Na pewno wygodniej nawet z takim małym laptopem niż z tym dużym, bo on jest lekki, więc łącznie z tą podkładką to myślę, że żona mi zabierze tą podkładkę niestety. Jeszcze jedną rzecz chciałem przetestować. Bo jej się spodoba i pewnie będę musiał sobie kupić drugą taką zamiast tego Kruxa, coś tak czuję, bo ten Krux chyba jednak najsłabiej wypada teraz w porównaniu. No ale zobaczymy. Jeszcze nie mówię hop, bo jeszcze sam nie wiem, ale tak coś tak czuję na tą chwilę. Chyba tu jest 60, tu jest 30. Chciałem teraz, a właśnie, bo robię coś, a nie mówię wam co. Chciałem teraz przetestować to razem, ponieważ tutaj nie ma chłodzenia, to chciałem zobaczyć, jak to się sprawdzi w połączeniu ze sobą. Od razu mówię, nie starajcie. To musi być jakoś jednak inaczej zrobione. Więc tam trochę tak. I tutaj. O, teraz jest stabilnie. No, a to kwestia wyczucia, nie? Dobra, i teraz kładziemy Cooler Mastera, który daje nam chłodzenie.
i który daje nam dystans tutaj, nie? O, właściwie przy nim to nawet bym to, bo to już jest za wysoko teraz, to bym dał to do zera. I mamy teraz taki do stania ustrojstwo, które bym... No dobra, na razie nie będę już kombinował, to trzeba dostosować po prostu, a chciałem przetestować. No stabilność jest ok. O, mieści się, widzicie? Idealnie po prostu. Mieści się naprawdę idealnie tutaj na... To przeszkadza trochę teraz. Jak widzicie, na, w ogóle nie wystaje tutaj. Znaczy to wygląda jakby wystawało, ale nie wystaje tutaj. Ta część, która się opiera, jest w całości oparta. Jak te podstawki jeszcze wyjmę, to ona się jeszcze minimalnie dosunie do przodu. O, właściwie się nie dosunęła. No, milimetr. Dobra, i jest. Jest ok. Jest naprawdę w porządku. Jeszcze zobaczmy teraz z tym dużym laptopem. Też jest w porządku, no tutaj właściwie niewiele mogło się zmienić, no bo dobra, tutaj akurat trochę gorzej jest to miejsce, więc tutaj musi mi ten kabel wisieć. A nie, to może coś tutaj. O, nie, fajna ta guma, rzeczywiście może ten kabel zaplątać, żeby nie przeszkadza w ten sposób. Dobra, właściwie jest w porządku, no tak. To jest stabilność jest, nie, naprawdę stabilne są te nóżki. Ludzie narzekali, ale jakoś tak, no nie jest to tak jak na tym samym, no wiadomo, no, że to się ten, ale żeby to mi przeszkadzało. No nic, potestuję, dam wam znać w kolejnym komentarzu, jak widzicie, w każdym razie Cooler Master Notepad U2 Silentium PC Stolik Atlas jest kompatybilny, w razie czego jakbyście chcieli mieć chłodzenie dodatkowo jeszcze, też trochę bez sensu, może takie rzeczy kupować, to drogo wyjdzie, ale zobaczę, pomyślimy. Dobra. Dzięki wielkie za cierpliwość, bo ojejku, nie wiem, czy ktoś to do tej pory jeszcze będzie oglądał. W każdym razie, jak już będę miał jakieś konkretne informacje na temat, jak mi się używa tego w praktyce, w pracy, to się jeszcze postaram z wami podzielić, a jak nie, to przepraszam. Miłego dnia.